Z całą pewnością każdy pracujący przy komputerze może potwierdzić, że ogromną ilość czasu możemy zaoszczędzić używając skrótów klawiszowych. Aby zobaczyć listę dostępnych skrótów w Power BI, wystarczy, że naciśniesz znak zapytania na klawiaturze. Wyświetli się skrócona lista skrótów klawiaturowych, która jednak nie zawiera skrótów edytora DAX, z którymi chciałbym Cię zapoznać. W każdym razie z tymi kilkoma przydatnymi. Wbiorę sobie miarę Budget Previous Month. Na dobry początek widzę, że czcionka jest dosyć mała. Używając Ctrl i kółka myszy w górę i w dół, możesz zrobić zoom. Jak widzisz, treść tej miary jest rozbita na wiele linii, co potrafi podnieść czytelność. Aby dodać nową linię, wystarczy, że użyjesz Shift-Enter. Aby dodać nową linię powyżej miejsca, w którym masz kursor, jest to Ctrl-Shift i Enter. Aby uzyskać wcięcie na początku linii, możesz użyć tabulatora, gdzie Tab wcina dalej, Shift-Tab wcina w lewo, bądź Ctrl i nawiasów kwadratowych. Jeśli w swoim kodzie korzystasz z komentarzy, Ctrl i slash pozwala Ci wykomentować zaznaczoną linię bądź kilka linii. Ctrl, slash ponownie odkomentuje ją. A gdybyś z jakiegoś powodu musiał zamienić wiersze miejscami, Alt, strzałka w górę, w dół pozwoli Ci na to. Natomiast najbardziej bajerancki skrót to Ctrl-Shift-L, który pozwala Ci zmienić jednocześnie w całej formule ten sam zaznaczony fragment. Zobacz, zaznaczyłem tym kalendarz, Ctrl-Shift-L i mogę wszędzie podstawić inną wartość. Dzięki.